Fabuła tęczowych przyjaciół okazała się inna niż niektórzy ją przedstawiali. Dlatego też dzisiaj dokładnie przedstawię wam, jak wygląda historia pierwszego rozdziału tej gry. Także zaczynajmy! I by the way, pamiętajcie o subie po więcej takich filmów. Rainbow Friends, początkowo nazwane Rainbow Funtime Friends, zaczęło swoją historię od szkicu. Który początkowo miał być jedynie zrealizowany jako zwykła animacja dla dzieci, puszczana tak o normalnie w telewizji. Jednak finalnie Oswald i Trenton, osoby odpowiedzialne za stworzenie całego projektu, postanowili pójść o krok dalej i swoim kreacjom dać prawdziwe życie. Tak też dzięki zastosowaniu eksperymentu. W których to dużo użyto ludzkiego DNA, ciekawe skąd je mieli, kolorowe istoty zyskały ludzki rozum oraz wszystko, co kryje się za terminem życia. Niestety, ale Ospalt i Trenton nie posiadali wszystkiego, co umożliwiłoby im stworzenie wspaniałych, idealnych istot. Dlatego też musieli działać z tym co posiadali. W swoim studiu i z pomocą ich ekipy, naukowców, pracowników oraz, no jak już sami pewnie się domyślacie, ograniczonych funduszy które miały być zdobyte po sukcesie pierwszych istot. Stworzyli oni pacjenta Zero, pierwszego tęczowego przyjaciela, a od razu po nim kolejnych jego podobnych. Pierwsze z ich kreacji potrafiły chodzić, widzieć, słyszeć i posługiwać się bardzo słabymi umiejętnościami komunikacyjnymi takie trochę ludzkie dzieci. Postacie te widzimy w pierwszym rozdziale gry. I właśnie przez te braki, między innymi w komunikacji, nie słychać jak mówią. Jedyna różnica taka zauważalna między nimi a ludźmi poza wyglądem to fakt, że zachowywały się jak można powiedzieć, takie małe dzieci, i z czasem nie rozwijały swoich zdolności czy to komunikacyjnych, czy poznawczych, jak to bywa u ludzi, a zostawały na tym jednym stałym etapie. Następnie, po tym jak tęczowi przyjaciele stali się niewiarygodnym hitem wśród dzieci, i każde dziecko myślało i rozmawiało tylko o nich, Nasi biznesmeni postanowili poprowadzić spektakle z udziałem tęczowych przyjaciół. Miały one stać się wielkim sukcesem firmy, a dzięki licznemu gronu chętnych, gotowych obejrzeć występy wraz z dziećmi, mieli zyskać sławę w całym kraju, zapewniając fundusze na kolejne, przyszłe jeszcze większe projekty. Tak więc rozpoczęli projekt występów i stworzenia do tego całego kompleksu, gdzie to znajdą się nasi tęczowi koledzy, i gdzie też czekało na dzieci mnóstwo atrakcji. Pozwalano tutaj całym rodzinom przychodzić, aby to odkrywać wewnętrzne cuda, skrywające się w unikalnych pomieszczeniach. Ta cała placówka, o której Wam teraz mówię, to placówka, którą widzimy w pierwszym rozdziale naszej gry. Tak więc, jak wspomniałem, zaczęła się obiecująca kariera. Pierwsze występy przynosiły duży rozgłos dla firmy, a co za tym idzie, duże pieniądze. Pod sceną, na której to Rainbow Friends dawali pokazy dla różnych rodzin z dziećmi, pojawiały się naprawdę spore tłumy. Niestety twórcy nie przygotowali się na to, iż pewnego dnia jedno z dzieci wejdzie na scenę. Tak zwany pierwszy przyjaciel niebieskiego. Kiedy ten wszedł na scenę, próbując przytulić się do niebieskiego, w niebieskim jego towarzystwie coś pękło. Przytulas nieznanego dziecka okazał się być przełomowym wydarzeniem. Niebieski poczuł, że życie to coś więcej niż występy, sława, scena. Poczuł on pragnienie posiadania prawdziwego przyjaciela, pragnienie życia. Niestety, ale widok niebieskiego przytulanego przez dziecko sprawił, iż Zielony oraz Pomarańczowy, którzy występowali wraz z nim, wybuchli gniewem. W nich wtedy też coś wybuchło, a była to zazdrość. Postanowili oni pozbyć się małego, a kiedy to zrobili, wtedy wydarzyła się prawdziwa masakra. Po śmierci dziecka niebieski wpadł w szał, reszcie istot też zaczęło odbijać i tak też krew zaczęła płynąć całą placówką, a wszędzie było tylko słychać krzyki przerażenia gdy to rodziny zostawały dosłownie rozrywane na strzępy. Oswald i Trenton tylko się przyglądali całemu zajściu. Następnie uciekli z miejsca zbrodni przed przybyciem policji, pogotowia i innych służb wezwanych na miejsce. Rainbow Friends też wtedy tajemniczo zniknęli, ponieważ po przybyciu władz na miejsce nie znaleziono nic poza krwią. Tak jest, oj tak jest widzowie, ofiar ciał też nie znaleziono, one zniknęły. Władze, przerażone całym tym zajściem, urządziły dla Osfalta i Trentona polowania na terenie całego kraju. Policja chciała zobaczyć ich w więzieniu. Tak też miesiące mijały, mijały, a po nich nie było żadnego śladu. Udali się oni poza zasięg wzroku władz. Z dala od cywilizacji. Po kilku latach, kiedy sprawa już trochę ucichła, panowie wrócili z powrotem do placówki. Odnaleźli oni tam Rainbow Friends, którzy ukryli się w ciemnościach aby nikt ich nie znalazł. Lecz teraz wyszli w momencie pojawienia się osób, do których miały jakiekolwiek jeszcze zaufanie. Wtedy też nasi panowie zauważyli między innymi, że podczas zamieszania niebieski stracił swoje oko. Dlatego też Oswald postanowił zaszyć mu ranę guzikiem. Od tego momentu nasz Oswald zaczął traktować owe istoty jak własne dzieci. Oswald z jednej strony był przerażony tym, co zaszło, jednak z drugiej strony... Nie był w stanie ich porzucić. Z kolei Trenton, który był w to wplątany w tak samo dużym stopniu, nie miał wyboru, jak tylko zostać razem z nimi. Jednak w głębi serca przeklinał on dzień, w którym to poznał Oswalda, bo gdyby nie to, nigdy nie doszłoby do stworzenia tych istot. Nie mógł jednak on tego powiedzieć otwarcie, tak więc od tego momentu wspólnie opiekowali się wszystkimi tymi potworami. Czas leciał nieubłaganie, mijały kolejne miesiące, a Trenton zaczynał odchodzić od zmysłów. W jego głowie tkwiła ciągle ta masakra, doprowadzając go do prawdziwego szaleństwa. Pokłócił się on wtedy z Oswaldem, grożąc mu śmiercią. Oswald, widząc, że Trenton mu zagraża, postanowił podstępem wepchnąć go do maszyny, której to tworzono eksperymenty i zamknąć go tam, aby przypadkiem nigdzie nie uciekł. W maszynie skóra Trentona zaczęła topnieć, futro zaczęło wyrastać z całego ciała. Kiedy to w cierpieniu umierał, nie mogąc wydostać się z maszyny, asfalt tylko patrzył. A kiedy to Trenton tracił już ostatni blask w oczach, asfalt, widząc, że to już jego koniec, postanowił zamknąć pomieszczenie i już nigdy więcej nie zaglądać do tego pomieszczenia, ponieważ w głębi serca czuł trochę bólu, że musiał poświęcić swojego przyjaciela. Jednak, jak się okazuje, widzowie, nie był to zupełny koniec. Oswald nie był w stanie przewidzieć, że resztki zmutowanego ciała Trentona przetrwają i zyskają własne życie, ukrywając się w kanałach wentylacyjnych i stając się przeklętym potworem, żyjącym w ciemnościach, tak zwanym fioletowym. Z kolei, Oswald w tym samym momencie zbudował sobie maskę, aby przykryć wszystkie swoje grzechy i bóle. Od teraz nazywa się Czerwonym postacią stojącą na czele Rainbow Friends, postacią, która nimi kieruje i która uważa ich za własne dzieci, uważa się za ich ojca. Zauważył on, że ciała ofiar podczas masakry nie zniknęły od tak, a zostały ich pokarmem. Tak więc, odkrywając, iż jego maluchy żywią się ludzkim mięsem, postanowił ich karmić, zwabiając do swojej placówki różnych podróżnych. I tak oto my trafiamy w to miejsce, aby stać się ich pokarmem, jednak naszym celem jest stąd uciec i powstrzymać tego złego naukowca przed dalszymi działaniami.